Policja ze Śląska kontroluje kierowców pojazdów na aplikację. Takie kontrole odbyły się w kilku największych miastach aglomeracji śląskiej w miniony weekend. Policjanci sprawdzali m.in., czy kierowcy posiadają licencję na przewóz osób i czy są trzeźwi. Funkcjonariusze policji wraz ze Strażą Graniczną i z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego skontrolowali łącznie 90 pojazdów, legitymując prawie 100 osób. No i w wyniku tych działań 3 osoby zostały zatrzymane. Byli to mężczyźni, 2 z nich zostało zatrzymanych za posiadanie narkotyków, 3 z nich obywatel Gruzji za okazywanie prawa jazdy, które było podrobione. Takie działania popierają licencjonowani taksówkarze, choć uważają, że przypomina to walkę z wiatrakami. Takie akcje są bardzo potrzebne. Niestety jest cały czas problem, ponieważ jest ich zbyt mało. Kolejna sprawa jest taka, że niestety aplikacje czy tam kierowcy z aplikacji często są nieoznaczeni w żaden sposób i ciężko jest ich wyłapać. No wtedy policja czy tam inspekcja ma problem w ogóle, żeby kogokolwiek skontrolować, tak? Ponieważ nie wożą żadnych kogutów, ani magnesów, czy jakichkolwiek naklejek, które przypominają taksówkę, tak? Więc po prostu ludzie tego nie widzą. Policja już zapowiedziała kolejne takie akcje w przyszłości. Na świecie jest zaledwie od 10 miesięcy i od samego początku zmaga się z poważną chorobą. Mikołaj Kubala czeka na prezent, który pomoże mu z nią wygrać. Szkopuł w tym, że aby go dostać, potrzebna jest pomoc praktycznie wszystkich ludzi dobrej woli. Mikołaj choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. I jest jednym z tych dzieci, które nie kwalifikują się do refundacji terapii genowej. Dlatego nie tylko rodzice chłopca robią wszystko, by jeden z najdroższych leków na świecie był dla Mikołaja po prostu dostępny. Jego koszt to 9 milionów złotych. Chłopiec obecnie przyjmuje inny refundowany lek, ten musi być jednak przyjmowany do końca życia i wiąże się z bolesną punkcją kręgosłup. Na ten moment dostaję co 4 miesiące, no ale wiadomo, walczymy o to, żeby jednak podać Mikołajowi terapię. To jest jedna dawka na całe życie. Po wizycie w Warszawie większość rodziców było rozczarowanych, ponieważ nikt z ministerstwa do nas nie wyszedł. No nie odpowiedziano nam na żadne z pytań. No i póki co jakby nie ma szans na to, żeby nasze dzieci zostały objęte tą refundacją. Mikołaja udało się zdiagnozować bardzo szybko dzięki badaniom przesiewowym, które wykonuje się każdemu noworodkowi. Niestety refundację leku, o który starają się rodzice, wprowadzono dopiero 1 września tego roku. Paradoksalnie 10-miesięcznego chłopca dyskwalifikuje wiek oraz fakt przyjmowania innej terapii. Na razie u Mikołaja nie zaobserwowano pierwszych objawów choroby, ale czas gra tu istotną rolę, stąd grudzień zapowiada się pracowicie. No brakuje nam jeszcze prawie 4 miliony złotych, a akcji przed nami multum. Najbliższa akcja to będzie w Wodzisławskim Parku Trzy Wzgórza. Odbędzie się kiermasz świąteczny, jarmark świąteczny, na którym cały dochód będzie przeznaczony dla Mikołaja. Będą choinki, będą rybki, będą różne ozdoby świąteczne, przetwory. Będzie wszystko. Naprawdę taki prawdziwy jarmark z prawdziwego zdarzenia. Wspomniane miasteczko Mikołaja już w najbliższą niedzielę, 11 grudnia. Zbiórka pieniędzy na lek trwa już od kilku miesięcy. W zasadzie można powiedzieć, że wszyscy w nią zaangażowani są już w połowie drogi. Dlatego, by Mikołaj na swój prezent nie czekał długo, trzeba pomóc mu ją przebyć. Wszystkie informacje o zbiórce znajdują się pod tym adresem na siepomaga.pl. Kolej stawia na mobilność. Na pasażerów podróżujących pociągami kolei śląskich czekają więc zmiany w cenach biletów. Z dniem 11 grudnia zacznie obowiązywać nowa taryfa, która najkorzystniejsza będzie dla osób korzystających z zakupu biletu przy pomocy biletomatów lub aplikacji mobilnych. W stosunku do obecnie obowiązującego cennika, ceny biletów elektronicznych oraz biletów dostępnych w biletomatach będą o 5% tańsze. Z kolei ceny biletów dostępnych w kasach biletowych oraz w pociągu u drużyn konduktorskich będą o 5% droższe. To również w porównaniu z obecnie obowiązującym cennikiem. Jeszcze jedna istotna zmiana dotyczy
opłaty za wydanie biletu w pociągu u drużyny. Ta opłata wzrośnie z 5 na 10 zł, ale tylko wtedy, gdy na stacjach dostępne są kasy Kolei Śląskich lub innych przewoźników. Chodzi tu nie tylko o samą ekologię, ale także odciążenie personelu. Na ekologiczne rozwiązania stawia, a tym samym zachęca do podróżowania z mobilnym biletem również Zarząd Transportu Metropolitalnego. Pasażerowie, którzy decydują się na zakup elektronicznego biletu w autobusie lub tramwaju, płacą za jednorazowy przejazd odczuwalnie mniej. Korzystanie z aplikacji mobilnych i kupowanie biletów właśnie w ten sposób jest wyrazem postawy zgodnej z ekologią, ale nie tylko, bo przecież kupując bilety przez aplikacje mobilne można też trochę zaoszczędzić. Przykładowo bilet na 20 minut w formie elektronicznej kosztuje 4 zł, a ten sam bilet w formie papierowej kosztuje 4,60 zł. Jak tłumaczą przedstawiciele Kolei Śląskich, wprowadzenie takich zmian nastąpiło po szczegółowej analizie, z której ma wynikać, że pasażerowie cenią sobie cyfrowe, szybkie rozwiązania. Nowością od 11 grudnia będzie również fakt, że bilet w przedsprzedaży będzie można kupić na 14 dni przed podróżą, a nie jak dotychczas 30 dni wcześniej. Kolejny przypadek agresji, tym razem w komunikacji miejskiej w Żorach. Aktem agresji i rozbitą szybą zakończyła się próba skorzystania z komunikacji miejskiej przez pijanego mężczyznę. Chciał dostać się do centrum miasta za pośrednictwem komunikacji miejskiej, która na terenie miasta działa. Okazało się na miejscu po rozmowie z kierowcą, że mężczyzna ten pierwszy przyszedł, skopał autobus, opluł kierującego. Próbował wymusić na nim szybszy dojazd do domu. 24-letni mieszkaniec Żor nie umiał pogodzić się z godziną zaplanowanego odjazdu autobusu. Chwycił znajdujący się obok przystanku śmietnik i rzucił, uszkadzając szybę. Po przebadaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu okazało się, że ma 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany przez policjantów. Teraz odpowie za zniszczenie mienia. Straty wyceniono na 1000 zł. Aresztowanemu grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. Tramwaje śląskie tradycyjnie dały dziś odpocząć zaprzęgom reniferów i zorganizowały przejazd świętego Mikołaja. Z okazji nadchodzących świąt jeździmy zawsze co roku takim tramwajem, a tramwajem dlatego, że sanie zostały na warsztatach na zajezdni w Chorzowie i mają coroczny przegląd. Muszą tam mieć światła sprawne, ogrzewanie sprawne, bo Mikołaj też zmarznie jak jedzie. Dlatego poruszamy się takim fajnym tramwajem. Pasażerowie na przystankach tramwaju wypełnionego prezentami mogli liczyć na jego szczodry gest. Niestety technika poruszania się świętego jest pilnie strzeżona, więc podobnie jak do sani Mikołaja nikomu nie udało się wsiąść też do tramwaju. Myślałam, że my będziemy mieli przejażdżkę z Mikołajem, a tu się nam nie udało. Nam udało się sprawdzić, że Mikołaj podczas swojej podróży tym torem odwiedził Chorzów, Świętochłowicę, Rudę Śląską, Zabrze i Bytom. W przyszłym roku na pewno wybierze się do Sosnowca, by przejechać się nową linią tramwajową. Tramwaje śląskie przeprowadziły już pierwsze jazdy próbne na wydłużonym odcinku linii tramwajowej w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze. Ta linia tramwajowa, która kończyła się od momentu budowy, czyli 40 lat temu przy ulicy Braci Mieroszewskich, teraz została wydłużona zgodnie z projektem i obejmuje już całe osiedle. Tak naprawdę to linia jest, ta linia tramwajowa i w ogóle tramwaje śląskie w Sosnowcu kończyły proces inwestycyjny te 40 lat temu i ponownie w Sosnowcu startuje. Nam jako gminie daje to możliwość przemodelowania przede wszystkim komunikacji autobusowej. Prace nad nową linią tramwajową zaczęły się 27 miesięcy temu. Teraz po ponad 2 latach robót linia gotowa jest do użytku. Wykonawcy tutaj mocno stanęli na wysokości zadania, bo mimo przeróżnych problemów na placu budowy potrafili tak poprowadzić te realizacje, że mimo tych utrudnień poradzili sobie z nimi i jesteśmy w grudniu gotowi do uruchomienia tej linii. Mieszkańcy Sosnowca będą mogli nową linią przejechać się jeszcze przed świętami. No cóż, może bez udziału Mikołaja, ale za to z prezentem pod choinkę. Był pomnikiem, dziś jest symbolem głupoty człowieka. Ktoś podpalił jesion, który od 22 lat był pomnikiem przyrody w Tarnowskich Górach. Drzewa nie uda się już odratować. Mieszkańcy są oburzeni takim aktem wandalizmu. No, nie fajnie to, no ale co zrobić? No, na niektórych rzeczy nie ma się wpływu. Od tego są teraz służby, żeby to zlokalizować, tego albo tych, nie? No bo to nie wiadomo, to może być jakiś
chuligani, no przede wszystkim chuligani i wandale, no co zrobić. Drzewa już nie uda się odratować. No nie, to nie, no choćby się tam posadziło 10 w tym miejscu, niestety, jeżeli to zabytkowe, to jest tam ileś set lat może miał, albo 100 lat, tak. No szkoda. Do podpalenia doszło 2 grudnia około godziny 12.30. Wtedy Straż Pożarna otrzymała informację o powalonym drzewie w okolicach ulicy Powstańców Warszawskich. Na początku przypuszczano, że drzewo przewróciło się pod wpływem sił natury. Na miejsce został wysłany jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej, który potwierdził tę informację, że zostało powalone drzewo na jezdnie. Jednakże zlokalizowane też zostało w tym drzewie żarzenie się. Drzewo się po prostu usytliło. Zostało ten pożar również ugaszone, drzewo zostało usunięte na pobocze. Ze zniszczeniem pomnika przyrody nie mogą się dziś pogodzić urzędnicy w Tarnowskich Górach i zapowiadają, że sprawa zostanie zgłoszona na policję. Przede wszystkim było najpierw niedowierzanie, jak można było czegoś takiego w ogóle się dopuścić. Natomiast no tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że drzewo na pniu miało ubytek taki u podstawy, no i co prawdopodobnie skusiło kogoś do tego typu zachowania. Natomiast no, to był szok, naprawdę weryfikacja tego najpierw w naszej jednostce Straży Pożarnej, ochotnicza, która tam jakby jest, rejonowo jest przypisana. No i niestety udało się to potwierdzić, dostaliśmy też zdjęcia, byliśmy na miejscu, potwierdziły koleżanki, że tutaj to drzewo po podpaleniu uległo wywróceniu. Nie wiadomo, ile lat miał podpalony jesion, bardzo możliwe, że około 100. Na razie nie wiadomo, co miasto zrobi z drzewem, bardzo możliwe, że nie zostanie usunięte i zostanie na swoim miejscu.